No hej, pytam się coś was. Cześć dzieciaki! W tym hotelu schowałam wam 7 zdjęć z naszymi podpisami. Chodźcie, chodźcie! Zobaczcie. Zamówcie sobie masaż w gorącej czekoladzie. Co to ma myśl? Kucha! Jak to zgadza? Cześć, tu Sarix. Jeśli oglądacie kanał moich rodziców, to pewnie już wiecie, dlaczego moja mama była ostatnio taka smutna. I dlaczego jesteśmy w hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Tu jest super i mamy nowy talent. No właśnie, przez 24 godziny nie odzywamy się do rodziców. To twoja wina. Nie, bo twoja. Twoja. Oceńcie to sami. Tato, a będziemy mogli pływać w basenie cały dzień? Aha, tak. A będziemy mogli jeść, co chcemy w restauracji? A będziemy mogli chodzić na elewację? Aha. A będziemy mogli zjeżdżać na zjeżdżalni wodnej? A pójdziemy na plażę? Nie no, słuchajcie, znowu się pomyliłem, już trzeci raz. Nigdy nie dojedziemy nad morze, jak będziecie ciągle gadać. Dzieciaczki, dajcie tacie prowadzić, bo znowu się pogubimy. Zróbcie sobie taki challenge, że nie będziecie się do nas odzywać przez cały dzień, co? To jest myśl. Serio? Tak. Rozpoczynamy challenge. Cały dzień nie odzywamy się do rodziców. Co? Coś mówiłaś? No więc tak, przez cały dzień nie odzywamy się do rodziców. Zobaczymy, czy wytrwamy. Zostawcie łapki w górę. Najlepiej 20 tysięcy, bo wasze łapki dają nam moc. Dobre dzieciaczki, muszę nas zameldować. Z której strony chcecie pokój? Żonka, co oni dzisiaj tacy milczący? Może obrazili się za to, że po drodze nie chcieli się zatrzymać na frytki? Dobra, chodźmy się rozlokować. Wow, Wiktor, patrz, misie grandusie! Cześć, misiek! Jakie fajne kapcie! Żonka, jest też coś dla nas! Co za miła niespodzianka! Zapraszamy do magicznego świata spa w hotelu Grand Lubicz w Ustce? Ja też, pójdziemy razem! Wiktor, ty wiesz, co my dostaliśmy? Co? Co tam macie? Co oni tacy spochowani? Zobacz, ale fajne! No powiedzcie, co tam macie? Będzie mega, chodź, zobaczymy widok z okna. Czy oni właśnie nas olali? Pewnie są zmęczeni po podróży. Chodź, rozpakujemy się. A w moim sklepie pojawiły się nowe wzory. Jestem mistrz. Będą też takie krótkie bluzeczki. I wersja dla dużych chłopaków. Będą też czapeczki. Dajcie znać w społeczności, jak wam się podoba moja seria wakacyjna. Dobra dzieci, chodźcie już na śniadanie, bo zaraz nam wszystko zjedzą. A jak tata będzie głodny, to tata będzie zły. Słuchajcie dzieciaki, a może zagramy sobie w bilard? No co jest? Czemu się tak nie odzywacie? No hej, pytam się coś was. Gracie w bilard czy nie? Co tam, mężuś? Nie, to nie. To może ty ze mną zagrasz w bilard? Jasne, ja rozwijam. O nie, ja chciałam w to zagrać. Ja też, ale nie możemy im nic odpowiedzieć, bo przegramy challenge. Nieźle, żonka. Jest, jestem mistrz. Nie no, myślałem, że to ja jestem mistrz. Ja jestem mistrz. Dzieciaki, mam super pomysł. Wynajmiemy paralotnie i się przelecimy. Słyszałeś paralotnie, zawsze o tym marzyłam. Sala cicho. Halo, dzieciaki, mówię coś do was. O co im chodzi? No nie mam pojęcia. Nieważne, chodź, lecimy sami. Będziemy się ścigać. O nie, a tak bardzo chciałam się przelecieć na paralotni. A, jak to wysoko. Cześć, dzieciaczki. Hej! Zapomniałem, że mam lęk wysokości! Ja też! Dobra, stoliki czyste, wszystko w normie. Dobra, dzieciaczki, co mam zamówić? Lody, ciastka, a może jakieś drinki kolorowe? No szybko, szybko, co mam zamówić? Nie chcecie przetestować pysznych deserów? Nie jesteście głodni? Nie, to nie będzie, więcej dla nas. Chodź, żonka, zjemy w piramidzie. Wiktor, musimy coś wymyślić. Nie podoba mi się ten challenge. Musimy się z nimi jakoś porozumiewać, nic nie mówiąc. Zapiszę im list. Nie, to będzie trwało wieki. Mam pomysł.
wykorzystamy do tego Pictionary Air. Tak jak w grze będziemy rysować nasze odpowiedzi, a rodzice zobaczą je w telefonie. Świetnie! Graliście kiedyś w kalambury? To dużo lepsza wersja tej gry. W zestawie był mazek z baterią i karty z pytaniami. Na przykład na hasło babeczka musicie narysować babeczkę, a przeciwna drużyna musi odgadnąć, co narysowaliście. Teraz challenge będzie łatwiejszy. Nie mam pojęcia, co się dzisiaj z nimi dzieje. Od rana się do nas nie odzywają. Zastanawiam się, jakby mieli jakiś kolejny challenge. Nie wiem, z nimi nigdy nic nie wiadomo, ale soczek jest pyszny, skosztuj. No tu jesteście. Gdzie wy się podziewaliście? Wszędzie was szukaliśmy. Co ona robi? Czekaj, ja to znam, to jest Pictionary Air. Tak jakby kalambury. To, co ona rysuje w powietrzu, zobaczymy na tablecie. Świetne! No tak, wzięli sobie dosłownie to, co mówiłeś w aucie i nie będą się do nas odzywać przez 24 godziny. Nie wiem. Co to może być? Chcesz iść nad morze? Co? No? Chcesz zjeść pisankę? Czekaj, już wiem, to chyba basen ze zjeżdżalnią. No tak, czyli idziemy wszyscy razem na basen. O nie, twój nowy wspólnik tu jest. Stefan? Będę musiała do niego zagadać. Dobra, ale wracaj szybko. Ja z dzieciakami wejdę już do wody. Tak dawno nie kąpałam się na dworze. Wiesz, Julia, uwielbiam swoją pracę. Mi też zaczyna się podobać. A przygotowałaś już prezentację na dzisiejsze spotkanie? Tak, oczywiście jest gotowa. Zobaczę, co słychać u Andrzeja. Liczę, że się wykażesz. Widzę, że mama zaczyna się dogadywać ze Stefanem, co? Mam tylko nadzieję, że nie stanie się taka jak oni. Patrz, jakie fajne. O, dzieciaczki, widzieliście gdzieś tatę? Słuchajcie, w jego tablecie jest moja prezentacja, którą muszę za chwilę pokazać, a jego telefon nie odbiera. Pomożecie mi go znaleźć? Jak coś, jestem w sali konferencyjnej u góry, okej? Dobra, Wiktor, musimy znaleźć tatę. Nie chcemy przecież, żeby mamę wylali z takiej fajnej pracy. Dziwne, byłam pewna, że znajdziemy go w game roomie. Szukamy dalej! Tu też nie ma. Może na dole. Sala, animacja! Co? Ale przecież musimy szukać taty. No please. Ach, no dobra, na chwilkę sobie skoczymy na animację. Yes! W tym hotelu animacje są przez prawie cały dzień. Patrzcie, jakie fajne. Szukaliśmy taty naprawdę wszędzie, ale ten hotel jest przeogromny. O, dzieciaki, znaleźliście tatę? Julia, nie możesz tak wychodzić w czasie imprezki, znaczy zebrania. Chodźcie, imprezka! Chodźcie. Wiktor, lecimy dalej, musimy go szybko znaleźć. Ale to fajnie. Wiktor, no co ty, w sali zabaw go nie będzie. Pójdźcie, pójdźcie! Przepraszamy! Ale to była imprezka, co? Muszę popracować nad kondycją. Aha. Dobra, za chwilę będzie tu kierownik marketingu tego hotelu. Mam nadzieję, że twoja prezentacja jest gotowa, co? Daj mi jeszcze chwilkę. Jakaś taka spięta jest, nie? Nawet po imprezce. Aha. Tak, dobrze widzieliście. Mama teraz pracuje z Krychą i Stefanem. Czy to jest tata? Co tam? Już wiem, czekajcie, wiem, o co mam chodzi. No jak ja mam teraz ich zrozumieć? Dzieciaczki, gdzie oni są? Naprawdę nie chcę stracić tej pracy.
Macie tabletkę, dziękuję, dziękuję. Dobra, ja lecę na prezentację, a wyjdźcie do taty i za godzinę widzimy się w spa. Uff, udało się, a teraz pora na naszą kąpiel bąbelkową. Dzień dobry, my na kąpiel bąbelkową. Wow, patrzcie, jaki fajny kolor wody. Czerwona. Relaksik. To było super. Polecam wam kąpiel bąbelkową, jak będziecie w Spa Grand Lubicz. Ja też. To moja pierwsza wizyta w prawdziwym spa. Jest super! Jak będziecie w tym hotelu, zamówcie sobie masaż w gorącej czekoladzie. Co? Ja wiem, co to jest. Babeczka! No tak, babeczki to ty wszędzie rozpoznasz. Ale się najadłem. Może zrobimy sobie w pokoju siestę? Dobry pomysł. Wiesz coś z tego? Domek, balon? Sala z animacjami? Okej, to my się położymy w pokoju, a wy śmigajcie się bawić. Chyba będziemy robić ciastolinę. Fajnie. Ale fajna. Moja nowa praca ma dużo plusów. Wiesz, gdy byłem w twoim wieku, byłem DJ-em. To były czasy. W latach 80. było pełno imprezek. Aha, tak, tak. Zauważyliście, że się kręcimy? Sarusiu, jak oceniasz deselek? Od 1 do 10? Okej, zapisuję. A ty, Wiktorku? Dopisz jeszcze dodatkowe punkty za ten kręcący się taras. No zjeżdżam się! A patrzcie na to. Kwiatki w soczkach, znaczy w drinkach. Są jadalne. Wow! Dziwnie się czuję, jakaś mewa się na mnie patrzy. Co? Gdzie? Może jest głodna? No? No ty co? Dziwnie było tak się nie odzywać przez cały dzień do rodziców, co? Aha! Ale udało się, wytrwaliśmy cały dzień! Cicho, bo nas usłyszą! Powiem ci, że niektóre challenge dzieciaków są naprawdę fajne. No, czasami buzie im się nie zamykają, a dzisiaj panowała błoga cisza. No, musimy częściej im dawać takie challenge na wakacjach. Kochanie, ty jesteś na wakacjach, ja tu ciężko pracuję. Dobra, to dzisiaj gramy już tak naprawdę. Dziewczyny kontra chłopaki. to jest miotła? Krzesło? Tak. Dawaj nowe. Ręka! Tak, brawo! Szybko, tata! 3, 2, 1, 0! O nie! Czas minął. Start! Dupia czacha? Czapka kucharska, nie wiem, rękawica. Mufla? Tak! Co to ma być? Kuchar! Tak, kuchar! Jak to zgadłem? Chyba w ogóle pomieszaliśmy drużyny, bo ja powinnam zgadywać, gdy Sara rysuje, bo miałyśmy być razem. Ale to okej. Okay. Babeczka? Drzewo. Hej, jeśli lubicie poszukiwania tak jak ja, mam dla was niespodziankę. W tym hotelu schowałam wam 7 zdjęć z naszymi podpisami. Jak tutaj będziecie, no to możecie je odszukać. Chodźcie, pokażę wam, gdzie je schowałam. Na jednym z pięter będzie to. Jedno będzie w game roomie.
Już wiem gdzie, ale wam nie powiem. Jedno będzie w sali zabaw. Odpowiem wam, że chodzi o lokomotywę. Jedno będzie w showroomie. Jedno jest w grocie solnej. Jedno będzie gdzieś tutaj w holu. Jedno będzie w dolnej sali zabaw. Ostatnie schowane. Wszystko pochowane. Dajcie znać w społeczności, jeśli uda wam się je odnaleźć. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subki i wpadajcie do mojego sklepu. Pojawi tam się kolekcja wakacyjna takich bluzeczek jak ta, czapeczek. Jeszcze kilka innych niespodzianek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Gdzieś tatę? Znalazłam! W moim sklepie pojawiły już się nowe wzory! Jestem Luzik! Nie.